Dobry wieczór, szanowni państwo. Dzisiaj niesamowita przyjemność, myślę, że dla państwa i dla mnie, ponieważ rozmawiamy z czołową wokalistką polskiej sceny, czyli Natalią Kukulską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozwoli, że będę mówił po imieniu, bo jesteśmy po imieniu od kilku lat. Mieliśmy okazję się poznać. Mieliśmy okazję i przyjemność niesamowitą. Słuchaj, jesteś świeżo po koncercie, tak naprawdę zakończony kilka minut temu. Jak emocje, jak energia dzisiejsza? Dobrze, że nie powiedziałeś świeża po koncercie. Energia taka, że właśnie tak z tą świeżością bardzo dużo tej energii dostałam i również starałam się dać i myślę, że to była wymiana prawdziwa. Bardzo było fajnie, sympatycznie. Ja bardzo lubię śpiewać na takich kameralnych salach, bo wtedy atmosfera, wszyscy są tacy właśnie zdarci z tej przestrzeni, z tego dystansu, różnych takich postaw teatralno-różnych, przelakich. Można popatrzeć komuś w oczy, wybrać sobie kogoś. Tak, właśnie widać oczy, widać wszystkie twarze i można z nich czerpać i jest komu dawać. Znasz się, jesteśmy multimedialnym centrum Natura, gdzie, tak jak już wspomniałaś na koncercie, tutaj rządzą tym dwie Doroty. Czy możesz powiedzieć, bo my się poznaliśmy dzięki koncertowi, który kiedyś organizowaliśmy z Fundacją Drobina Rozwoju. Czy możesz powiedzieć, jak poznałyście się z Dorotą i jak zaczęła się wasza współpraca? Nasza współpraca zaczęła się, tutaj już to wspominałam, na scenie od Drabiny Rozwoju, czyli fundacji, którą Dorota założyła dawno, dawno temu. To było jakieś 18 lat temu prawie. Chyba w tych okolicach, pamiętam, bo mój synek był Dorota bardzo mały. Tak? Czyli nasza znajomość jest już dojrzała. Tak, no wtedy w Warszawie Dorota prowadziła różne zajęcia, różne były cele tej fundacji, ale również taka pomoc psychologiczna, dydaktyczna dla dzieci, a później no, wiele różnych rzeczy się działo w życiu zawodowym Doroty i bardzo ta fundacja się rozwijała, miała różne przedsięwzięcia z dużymi sukcesami i cele. No i widzę, że po prostu Dorota nie przestaje i rzeczywiście powstają nowe projekty, nowe miejsca i z fajną ideą, bardzo fajnie. A jednym z takich projektów był koncert, który zagrałaś tutaj wtedy podczas projektu, zdradzimy, w 2011 roku w czerwcu. No proszę, no tego wtedy. Właśnie nie pamiętam dokładnie. 7 albo 17, nie powiem ci teraz, okay. Bo sprawdzałem przed chwilą, też nie pamiętam, ja miałem przyjemność ten koncert prowadzić, wtedy się właśnie poznaliśmy, także cieszę się. Szkoda, że tak rzadko się spotykamy, ale mam nadzieję, że będzie to częściej. Wspominałaś o dzieciach, tak? Że wtedy Janek, dobrze pamiętam, Janek. Tak. Janek, Ania i Laura w tej chwili. Tak. Tak, research zrobiony. Janek był wtedy mały, wspominałaś o dzieciach. Słuchaj, chciałbym spytać, bo jak wyglądało życie małej Natalki w domu pełnym muzyki? W domu takiego taty jak Jarosław Kukulski, wybitny kompozytor. Jak wyglądało twoje życie wtedy? Czy było już przepełnione muzyką tak naprawdę od najmłodszych lat? Czy odkryła się dopiero po jakimś czasie, że to jest to, co będę chciała robić? Nigdy nie pamiętam tego momentu, kiedy zdecydowałam, że będę się tym zajmowała, ponieważ mam wrażenie, że jakoś naturalnie to było we mnie rzeczywiście. A no, życie w takim domu przede wszystkim od strony takiej, jakby sobie to wyobrazić, to cały czas tłem muzyka, była tłem do wszystkiego. Pomimo tego, że była tłem, tak naprawdę na niej wiele rzeczy było postawionych, to znaczy, no wiadomo, całe życie mojego taty było związane z tą muzyką, jego zajętość i tak dalej, ale to było fajne, że na przykład wracałam ze szkoły, czy nawet przedszkola i jeszcze, i słyszałam w tle piosenki, które powstają cały czas tata. Zresztą śmieszne, jak ktoś tworzy, to często jest tak, że to jest jakaś fraza zapętlona i w kółko wraca do jednego motywu, wraca i jest to takie aż takie irytujące czasami. Więc czasami było tak, że jak już powstała piosenka, to się cieszyłam, że ona już jest, że już nie będę musiała... Że tata zacznie grać coś innego. Wreszcie zacznie grać coś innego, że mamy już to za sobą, że już poszło dalej. Ale tak naprawdę największym chyba plusem tego wszystkiego było to, że miałam okazję poznać fajne osoby takie, które no, na pewno rozwinęły moją wyobraźnię, rozwinęły mnie też jako no, powiedzmy przyszłą artystkę, osobę zajmującą się muzyką, bo to są osoby, które mają wielką wrażliwość, nie tylko muzyczną, ale w ogóle. I cieszę się, że miałam okazję po prostu obcować z takimi fajnymi ludźmi na co dzień. Te osoby, które były dla świata zewnętrznego czasami właśnie gwiazdami, to dla mnie były często osoby no, z otoczenia, czyli tak zwana przyszywana ciocia, wujek i tak dalej. Właśnie, ja wiesz, to chciałem spytać, bo tak naprawdę w mojej świadomości artystką jesteś od zawsze. Ja przyznaję, że mam tylko jedną twoją płytę i to jest pierwsza płyta, jeszcze winylowa. Mam ją nawet dzisiaj ze sobą.
Przepraszam, musimy kończyć ten czas. Nie żartowałam. Ja właśnie chciałem spytać, czy... Taki drobny policzek. Taki drobny... Nie, chciałem spytać, bo właśnie słyszałem kiedyś, że gdy zaczęłaś już grać koncerty jako dorosła osoba, że podobno nie za bardzo lubiłaś, kiedy przypominano ci te płyty. Czy to prawda? Czy wiesz, no w momencie, jak się ma 30 tam ileś lat i przychodzi ktoś, kto się zatrzymał na tym czasie, nie obrażając tak jak ty, to wiesz, to jest takie poczucie, że... No i no fajnie, wiesz, bo to jest fajny dowcip, tylko jak go się słyszy setny raz, to jest w zasadzie... No fajnie, że to kojarzysz, ale czy poszedłeś krok dalej, czy wiesz, co o mnie słychać, czy po prostu... Ale wiesz, że ta płyta dla naszego pokolenia była, można powiedzieć, kultowa. Ale jakby ja w ogóle nie odbieram kultowości tej płyty, właśnie. Bo nawet sama ją do dzisiaj włączam na mojej małej córeczce. To i to uważam, chciałem spytać właśnie, czy... To jest bardzo duża wartość tego, co się wtedy wydarzyło. Zresztą później, no, te lata 80. to była taki rozkwit właśnie piosenki dziecięcej. I tak jak powiedzmy, ja byłam na początku trochę tego i był Krzysio Antkowiak zaraz potem, Majka Jeżowska i dyskoteka Pana Jacka później. I fasolki, i radiowe nutki. I dużo się działo. Trochę wydaje mi się, że nawet szkoda, że teraz tyle się nie dzieje. Także ten czas był bardzo fajny i cały czas można z niego czerpać. Natomiast no, trudno być niewolnikiem, tego, że swojej jednej piosenki, bo ja nawet w kontekście nawet moich piosenek typu Im więcej ciebie, tym mniej mam taki problem, że jak ktoś się na tym zatrzymał i tylko wie... Czeka na koncercie. Tak, tylko na to czeka, bo to zna, to tak... Ale często jest tak, że właśnie, no zresztą tak jak dzisiaj zdarzało się na koncercie, że miałam wrażenie, że większy aplauz dostawały piosenki, które wcale nie są znane. I były dla ludzi jakimś zaskoczeniem albo odkryciem. I to jest dla mnie też wielka frajda, jak okazuje się, że ktoś przyszedł na tę jedną piosenkę, którą czekał, a nagle może wychodzi z czymś więcej. Dlatego, że ty jesteś cały czas zaskoczeniem, odkryciem. To koncert z kwartetem, tak, czy kwintetem jazzowym, który był w Ostrołęce, to w takim składzie, to z Markiem Napierkowskim. Może dlatego ludzie już nie czekają tylko na to jedno, im więcej ciebie, no, tym mam, mniej, mam taką, tylko mam taką właśnie nadzieję, na te inne rzeczy. Mam taką nadzieję, że dają się jeszcze czasami trochę zaskoczyć. Chciałem spytać, jesteś praktycznie nieobecna w mediach plotkarskich. To bardzo dobrze. Ja jestem, jak czasami sama na stacjach benzynowych odnajduję różne tytuły. Ale nie jestem za sprawą, jakby skandali, zachowania dokładnie. Najwyżej są historie, które są wymyślane i sama jest ciekawością śledzę i czytam czasami. Masz jednego męża w odróżnieniu od innych gwiazd, nie ujmując im oczywiście. Od mormonów. Tak. Masz od kilku lat tego samego męża, jesteś z nim szczęśliwa. Jaka jest recepta na taki związek, gdzie jesteście razem w domu, razem w pracy tak naprawdę? Czy to nie jest tak, że czasami jednak mówicie, w hotelu musimy wziąć jednak oddzielny pokój? No tak, przyznam, nam się nie zdarzyło, chociaż staram się mieć apartamenty głównie dlatego, że to nie jest jakieś moje takie gwiazdorskie może wymagania, ale głównie dlatego, że ponieważ Michał gra na perkusji, to często jak się rozgrywa, no to gra sobie na swoich padach i no jest to takie powiedzmy utrudniające odpoczynek przed koncertem albo nawet moje rozśpiewanie, więc czasami wolę mieć, żebyśmy mieli pokój, a właśnie apartament mieli jakąś przestrzeń. W domu też mamy, pomimo tego, że robimy wiele rzeczy wspólnie, bo czasami nawet trenujemy czy sport razem, jeździmy wspólnie na wakacje, mamy wspólne problemy, życie i tak dalej, ale każdy ma trochę swój świat, a recepty chyba nie ma. Wydaje mi się, że to jest też sztuka, na pewno trzeba się kochać i trzeba się mieć do siebie szacunek, a potem to jest na pewno też sztuka kompromisów, bo charakter z czasem się wyostrza każdemu, przechodzi przez różne etapy, no i to jest taka na pewno sztuka dogadywania się. Czytałem, odbijając troszeczkę, zmieniając temat, czytałem, że Jan jest utalentowany muzycznie, tak? Jest. Przyznaję. Ania też zaczyna trochę śpiewać, czy... No właśnie śpiewać nie zaczyna. To są właśnie te media plotkarskie, które tak, już jej to przypisały właśnie, że ona śpiewa. To nie jest prawda w żaden sposób. Ania no nie ma nawet takich... prywatnie bardzo ładnie śpiewa, ale nie jest to chyba rzecz, którą by się chciała zajmować. Tak, chociaż już podobno jej kariera jest zaplanowana przez te media. Tak, media. A czy nie chciałabyś na przykład nagrać kiedyś piosenki takiej rodzinnie właśnie? Mąż, dzieci i ty. Czy bym nie chciała nagrać? Może tak, tylko że myślę, że to byłoby raczej dla nas. Tak. Ja nie mówię, że zaraz na listy przebojów, tylko... Nie, bardziej nie mamy takiej potrzeby, żeby być takim Kaylee Family. Dobrze. Ale
niewykluczone, że może kiedyś na przykład z naszym synem będziemy grać. Teraz ma taki czas rozwoju, jest bardzo skoncentrowany na muzyce i bardzo chłonny teraz. Bardzo szybko się rozwija na naszych oczach i to jest super fajne i rzeczywiście jest bardzo utalentowany, bo gra na kilku instrumentach i teraz będzie studiował prawdopodobnie kompozycję. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Nie, jakby ja za nich nie decyduję, oni za siebie będą wkrótce na pewno sami odpowiadać i będą, jak będą mieli taką potrzebę, to o sobie również. To jest bardzo zdrowe podejście. Kilka takich krótkich pytań jeszcze, jeśli możesz dokończyć. Najbardziej zachwyca mnie. Boże, jestem tak nie umiem wybrać nigdy, co mnie najbardziej zachwyca. Wszystko. Po prostu. Nie, broń Boże. Wszystko też nie. Boże, mi wszystko nie umiem zachwycało. Wybrać, ale wszystko też nie. Nie wiem, co mnie najbardziej zachwyca. Często zachwyt związany jest z jakimś rodzajem zaskoczenia i wtedy on jest tym większy, ale nie umiem się teraz zadeklarować. Aha. Jasne. A gdybyś mogła mieszkać w dowolnym miejscu na Ziemi, to gdzie? Boże, to są takie trudne pytania. Zawsze słaba byłam z takich złotych myśli, naprawdę. To nie będę przedłużał. Jeszcze jedna, dwie. Tak, bo będzie pudło. I wypuszczę się do fanów, którzy na pewno czekają. Jest tyle pięknych miejsc na Ziemi, które bym chciała zwiedzić, ale czy jest jakieś, które bym chciała wybrać? Ja się dobrze czuję tu, gdzie jestem. Na przedmieściach Warszawy. Czyli już blisko, jednocześnie spokój. I... Tak. Raczej nie chciałabym zmienić swojego otoczenia. A jak wyobrażasz sobie siebie za 10 lat? Co będziesz robić? Teraz są takie aplikacje w telefonie, można łatwo Nie chodzi mi o twarz, tylko ja też te aplikacje używałem, nie polecam. Ja też nie polecam. Nie polecam. Nie, tak bym nie chciała. Inaczej, za 10 lat nie będę wyglądała tak, jak mówi mi aplikacja. Obiecuję. Nie wiem, chciałabym być osobą spełnioną. Planujemy teraz z Michałem, jesteśmy w trakcie budowy powiedzmy naszego wymarzonego miejsca do tworzenia muzyki. Mam nadzieję, że to miejsce będzie takim naszym spełnieniem, żebyśmy mogli robić i dla siebie muzykę, i dla innych. I chciałabym po prostu móc realizować nadal swoje pomysły i mieć na nie siłę. A o czym marzy Natalia artystka i Natalia taka osoba prywatna, mama, żona? Ja już nie marzę, ja planuję. Ja planuję i moje plany ziszczą się kolejne w przyszłym roku, bo przygotowuję płytę symfoniczną. Będzie to spełnienie moich marzeń, na razie więcej nie mogę powiedzieć. Natomiast jako mama marzę przede wszystkim o bezpieczeństwie i zdrowiu mojej rodziny. A reszta jest chyba w moich rękach już. Pięknie, czyli w sumie małe marzenia, ale takie cudowne. A tak. Wspominaliśmy o odrobinie, o odrobinie rozwoju, przepraszam. Wspominaliśmy o dzieciach. Jaką radę dałabyś młodym ludziom, żeby jakoś zachęcić ich do spełniania swoich marzeń? Bo oni mają dużo marzeń, mają dużo planów, tylko z realizacją bywa czasami różnie. Myślę, że ja znów nie jestem jakaś może idealną osobą do mówienia rad, ale ważne, żeby zdać sobie sprawę, że nasze życie jest w naszych rękach. O, miałam nawet taką piosenkę, nikt nie będzie żył za ciebie. I coś w tym jest, że po prostu to często jest tak, że to bardzo wiele od nas zależy, że to nie jest tak, że ktoś nagle nas wyłowi z tłumu i powie, okej, pomogę ci we wszystkim. Musimy zrobić te małe kroki, żeby dojść do tego celu, więc wiele rzeczy jest w naszych rękach. Nie bać się po prostu, ale to łatwo powiedzieć, czasami trudniej zrealizować. Ale wszystkiego dobrego życzę. I tym pięknym akcentem zakończymy rozmowę, bo fani na pewno czekają niecierpliwie się. Tak, czekają na podpisywanie płyt. Dokładnie. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia szybciej niż za 8 lat. Mam nadzieję. Dzięki. Za chwilę przed państwem wystąpi jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich wokalistek. W swojej dorosłej karierze nagrała 9 solowych albumów, z których większość osiągnęła status złotej, platynowej lub multiplatynowej płyty. Na koncie ma wiele nagród i aż 12 nominacji do Nagrody Fryderyk, którą w tym roku nagrodzony został akustyczny album Szukaj w snach, nagrany z jazzowym gitarzystą Markiem Napiłkowskim. Ostatnia płyta wokalistki Halo tu Ziemia, czy poprzedni 8 plan, które już po koncercie będą mogli państwo nabyć z autografem, to kolejne wydawnictwa, na których Natalia konsekwentnie podąża swoją odważną drogą. Droga, którą zdobyła uznanie zarówno branży muzycznej, jak i publiczności, która mogła oglądać ją jako trenerkę w programie Voice of Poland.
Ja też z dumą mogę powiedzieć, że Natalia wspiera Fundację Drabina Rozwoju od 15 lat. Mieliśmy okazję zrobić wiele koncertów charytatywnych. Wspiera nas swoim głosem, osobom. Bardzo dziękuję Natalii za to, że jest z nami cały czas i jestem niezmiernie miło, że mogę ją zapowiedzieć na naszej scenie, którą wybudowała Fundacja Drabina Rozwoju. Więc za chwilę na scenie wraz ze swoim fantastycznymi muzykami i kosmicznymi dźwiękami zapraszamy na scenę Natalia Kokulska. Teraz będzie troszeczkę odniesienie do tego miejsca, w którym jesteśmy, ponieważ wiemy, jakie tak naprawdę myśli przyświecają temu miejscu i my się podpisujemy pod tym. To znaczy, nawet powiem szczerze, że był taki pomysł, żebyśmy tutaj nagrali teledysk w tej sali tutaj kinowej, może jeszcze to uda się kiedyś zrealizować, właśnie do tej piosenki. Dobra. Właśnie do tej piosenki. Piosenka, która bardzo mocno dotyczy tego, co teraz jest dla nas ważne, co teraz jest bardzo gorącym tematem. Mianowicie nasza planeta. Planeta, która tak naprawdę, o której dużo rozmawiamy, ponieważ wiele zależy od nas jako społeczności, ale tak naprawdę od nas jako każdego z nas, jako jednostki. Często robimy wiele rzeczy. Ja sama muszę zmienić swoje przyzwyczajenia i chyba pora na to najwyższa, ponieważ planeta nasza głośno krzyczy o pomoc i o to, że tak naprawdę podcinamy sobie gałąź, na której siedzimy. Ta piosenka właśnie tego dotyczy. I tą piosenką chciałabym z wami się podzielić właśnie w tym miejscu. Mam nadzieję, że ona wybrzmi jeszcze bardziej dosadnie. Ostatnia prosta. Wciąż możesz wiele zmienić.
się już początek końca. Początek końca, ale mam coś pozytywnego na koniec. Coś, co daje nadzieję, ponieważ zawsze warto o nią walczyć i ją mieć z tyłu głowy. Ta piosenka przez lata, które ją śpiewam, tak naprawdę nabierała dla mnie różnego znaczenia, różnych aranżacji. I teraz troszeczkę bliżej właśnie tej wersji z roku 96. Na koniec z dobrymi myślami dla was, z podziękowaniem. Światło, nosicie je w sobie! No właśnie, byłoby fantastycznie, gdyby doszło do porządnego rękoczynu w Ostrołęce. Zapadam się, a za mną reszta dnia. Zapadam się, a potem znów wdrapuję się po snach. Zapalasz mnie, powoli budzę się, w górę podnosi głowę kwiat, do słońca do ciebie. Światło nosisz się w sobie, światło nie zgaśnie, choćbyś chciał. Śmiało, śmiało! Światło, tak jest, nosisz się w sobie. Aha. Światło, nie zgasz się, choćbyś chciał! Mam was! Pozwól mi choć jeden raz, tylko jeden raz, czym znowu ogrzać się. Światło w sobie masz, w tobie cudowny dar. Światło moje mieszka w tobie, światło w sobie masz, w tobie cudowny dar. Światło moje mieszka w tobie. Ostrołękę, teraz zróbcie hałas, uwaga i... No cudnie, dziękujemy najmocniej. Wielki brawo dla moich fanów. Fantastycznych muzyków, Arciszewski! Śpiewa, gra, a teraz na gitarze Artur Bobutwarowski! Jako mąż i nie mąż, Michał Dąbrowka! Wielkie brawa również dla Mateusza Michalika i Daniela Sipowicza z Ostrołęki! Tak, nasz Daniel, który światło nosi z nami na każdym koncercie, jest właśnie z Ostrołęki. I wielkie brawa dla was i dla całej organizacji! Aha, jedziemy! Nie zgaśnie, choćbyś chciał, choćbyś chciał. Nie zgaśnie, nie zgaśnie, nie, 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 nie w Ostrołęce. Nie zgaśnie, choćbyś chciał, choćbyś chciał. Nie zgaśnie, nie zgaśnie. Dziękujemy najmocniej.
bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Z Dorotą się poznałam, jak miała fundację, zaczynała od Fundacji Drabina Rozwoju. No i trzeba przyznać, że po tej drabinie się nieźle wspięła i rozwija się tutaj i Ostrołękę rozkręca. Brawa, brawa dla niej! Za to...